Iran zaatakował Izrael. Czy ropa i paliwa podrożeją? Jak wojna, to złoto w górę. Obecnie jest rekordowo drogie, ale czy będzie jeszcze droższe? Tesla zwolni tysiące pracowników. Czy firma Elona Muska stoi w obliczu poważnych problemów? Czy w Polsce wkrótce wróci wysoka inflacja? Zapraszam do rynkowego alertu, w którym co tydzień w poniedziałek wieczorem podsumowujemy te wydarzenia, które mają znaczenie dla Twoich finansów. Walutomat. Wymiana walut online, dostępna całą dobę. 7 dni w tygodniu. Tanio, bezpiecznie i wygodnie. Również w wersji mobilnej. Natychmiastowe przelewy zagraniczne w euro. Wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Prowadzisz interesy lub łapiesz chwilę oddechu? To się dobrze składa, bo Walutomat jest zawsze pod ręką. To innowacyjna platforma wymiany walut. Walutomat. Upraszczamy wielowalutowy świat. Sprawdź nas. Iran w sobotę przeprowadził szeroki atak dronów i rakiet na Izrael. Był to odwet za domniemany izraelski atak na irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii. Ponad 300 pocisków, w tym około 170 dronów i 120 rakiet, zostało wystrzelonych w kierunku Izraela przez Iran. Według Izraela 99% z nich zostało przechwyconych przez izraelskie i amerykańskie systemy obrony powietrznej. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zapowiadał wcześniej, że na bezpośredni atak z Iranu jego kraj odpowie tym samym. Jednak posiedzenie izraelskiego gabinetu wojennego zakończyło się w niedzielę bez decyzji o tym, jak Izrael odpowie na atak Iranu. Gabinet ma być zdeterminowany, by zareagować, ale musi jeszcze zdecydować, kiedy i jak. Jeśli dojdzie do odpowiedzi Izraela, to Iran zareaguje. Teheran ostrzegł już, że odpowie silniejszymi i bardziej zdecydowanymi działaniami. Według informacji przekazanych przez CNN, prezydent USA Joe Biden miał zaznaczyć, że Stany Zjednoczone nie będą uczestniczyć w żadnych działaniach ofensywnych przeciwko Iranowi. Odwet Teheranu był oczekiwany od czasu ataku na irański kompleks dyplomatyczny w Syrii na początku kwietnia, za który Iran oskarża Izrael. Zagrożenie eskalacji sytuacji do pełnoskalowego konfliktu pozostaje realną możliwością. A jeśli nowa wojna na Bliskim Wschodzie, to przeważnie kurs ropy zyskuje. Jednak w poniedziałek surowiec taniał. Dlaczego? Jak stwierdzili analitycy Saxo Bank, ceny ropy naftowej już uwzględniają premię za ryzyko związane z niezgodą między Iranem i Izraelem, a zakres, w jakim będą się one dalej zwiększać, zależy niemal wyłącznie od rozwoju tej sytuacji. Izrael nie jest dużym producentem ropy. Państwo to wydobywa śladowe ilości surowca w porównaniu do innych potentatów w regionie. Jednak Iran wydobywa jej całkiem sporo, bo około 3% światowej produkcji. Możliwe, że w odpowiedzi na atak Iranu zostaną wprowadzone na ten kraj nowe sankcje. Ograniczyłoby to podaż ropy, co mogłoby doprowadzić do dalszego wzrostu notowań surowca i w rezultacie cen paliw również na stacjach w Polsce. Ważny będzie również wpływ konfliktu na żeglugę przez cieśninę Ormuz, przez którą codziennie przepływa około 1/5 całkowitego światowego zużycia ropy. Dowódca irańskiej marynarki wojennej powiedział we wtorek, że Teheran może zamknąć cieśninę, jeśli uzna to za konieczne. Mówiliśmy o czarnym złocie, to porozmawiajmy o tym żółtym i prawdziwym. Cena uncji złota w piątek osiągnęła najwyższy poziom w historii, dobijając do blisko 9800 zł lub ponad 2400 dolarów. Inwestorzy wiedzą, że jak trwoga, to do złota. Kruszec jest powszechnie uważany za bezpieczną przystań w czasach niepewności, która zachowuje swoją wartość w obliczu niestabilności geopolitycznej, wojen czy po prostu trudnych czasów. Popyt na złoto zwiększa się w obliczu wojen, a to może prowadzić do wzrostu cen. W rezultacie ekonomiści z amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs przedstawili nową prognozę, w której spodziewają się wzrostu ceny kruszcu do 2700 dolarów za uncję. To blisko 12% więcej niż obecny poziom notowań. Z kolei o 19% droższe niż na początku roku jest srebro. Cena uncji srebra przekroczyła w piątek 29,5 dolara, osiągając najwyższy poziom od ponad 3 lat. Tesla zwolni ponad 10% personelu. Wynika z opublikowanej w poniedziałek wewnętrznej wiadomości do pracowników sporządzonej przez Elona Muska. Musk pisał: podjęliśmy trudną decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia o ponad 10% w skali globalnej. Nie ma niczego, czego nienawidzę bardziej, ale trzeba to zrobić. Pozwoli nam to być wydajnymi, innowacyjnymi i głodnymi kolejnego cyklu fazy wzrostu. Plan zwolnień nie wygląda dobrze na tle zniżki przychodów firmy.
Sprzedaż pojazdów przez Tesla spadła o 10% w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Tesla dostarczyła niecałe 387 tysięcy pojazdów w pierwszym kwartale, choć rynek oczekiwał, że będzie to 425 tysięcy sztuk. To 38 tysięcy samochodów mniej niż oczekiwano, czyli blisko 10% mniej. To pierwszy w historii spadek sprzedaży spółki Elona Muska, oprócz wyjątkowego okresu z początku pandemii, gdy fabryki były zamknięte przez 1,5 miesiąca. Konkurencja jest coraz silniejsza, a Tesla musi obniżać ceny pojazdów. Akcje spółki spadły o 50% od początku tego roku. W najbliższy weekend w Polsce miejsce będzie miała dogrywka wyborów samorządowych. Druga tura odbędzie się w 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich. Głosowanie będzie miało miejsce w niedzielę 21 kwietnia w godzinach od 7 do 21. Tego dnia do urn pójdą m.in. mieszkańcy Krakowa, Kielc, Wrocławia, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdyni, Poznania czy Rzeszowa. Mamy już połowę kwietnia, zatem od 2 tygodni obowiązuje 5% VAT na żywność. Ekonomiści są zgodni co do tego, że inflacja w Polsce w tym miesiącu wzrośnie. Oprócz końca ery zerowego VAT-u na żywność, wygaśnie również efekt bazy w przypadku cen paliw. To oznacza, że potem gdy cieszyliśmy się niską inflacją w celu NBP w marcu, to na koniec tego roku prawdopodobnie ponownie wybije ona znacznie ponad zakres dopuszczalny przez bank centralny. Według ekonomisty banku PKO, Kamila Łuczkowskiego, inflacja w Polsce na koniec 2024 roku może wynieść 4%. A czy ty inwestujesz? Gdy czekasz na idealną okazję inwestycyjną, XTB wypłaci ci odsetki. Nowe rachunki mogą liczyć nawet na 5% w skali roku dla kont dolarowych. Link do oferty znajdziesz w opisie. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia za tydzień.